Kolejna fala COVID-u. Chciałbyś zarobić łysy Kajmosz Krauza? Panowie i panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Bitcoin jest obecnie po 42700, NIR Protocol to plus 18%, STX Stacks plus 15%, Mina Protocol plus 10%, Rose plus 10%, Bong minus 16%. Dalej, do tej pory duża część inwestorów tradycyjnych nie miała możliwości ekspozycji na Bitcoina. CEO Grayscale'a Michael Sonnenschein twierdzi, że kiedy spotowe ETF-y zostaną zaakceptowane, to dojdzie do odblokowania rynku wycenionego na $30 bilionów. Dalej, John Naharian, znany trader, wierzy, że informacja o akceptacji spotowego ETF-a spowoduje 30% wzrost ceny BTC w ciągu około 2 dni, żeby później powrócić do poziomów mocnego oporu w okolicach $37,000. Taka pompa jak najbardziej ma sens. Łysy się zgadza. Obserwujemy. Dalej. Franklin Templeton to jedna z największych organizacji inwestycyjnych na świecie, zarządzająca aktywami ponad 24 milionów inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Dyrektor Franklin Templeton twierdzi, że wszystkie narody będą posiadać Bitcoina. Cytuję: każdy kraj będzie musiał posiadać pewne rezerwy w Bitcoinie. Tak powiedział. Nie zmyślam. No tak było. Nie zmyślam. Bitcoin. Super, kupuj Bitcoin. Dalej. Wczoraj spotkał się SEC z BlackRockiem. W najnowszej wersji aplikacji pojawił się ticker spotowego ETF-a, iBit. Analityk Eric Balhunas twierdzi, że do akceptacji ETF-ów dojdzie 10 stycznia. Podobną predykcję ma również JP Morgan. Większość ETF-ów najprawdopodobniej zostanie zaakceptowana w jednym czasie, aby nie dawać przewagi żadnej z firm. Dalej. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wstrzymuje się od podjęcia decyzji w kwestii spotowego ETF-a na Etherze. Sprawę odroczono do maja 2024 roku. Dalej, jeżeli posiadasz iPhone'a i korzystasz z giełdy OKX, to powinieneś jak najszybciej zrobić aktualizację iOS-a. Certik, firma zajmująca się bezpieczeństwem Web3, właśnie wydała ostrzeżenie o wykryciu złośliwej luki w oprogramowaniu. Dalej, ostatnio mówiłem wam o projekcie GoToNFT. Współpracują z Vistulą, tworzą deski do kajta i odzież, które są NFT-kami. GoToNFT jest partnerem kanału i mają otwartą whitelistę. Link poniżej. Dalej. Binance znowu musi szykować portfel. Doszło do ugody Binance oraz CFTC, amerykańskiej komisji do spraw regulacji kontraktów terminowych na towary. Według ugody Binance musi zapłacić $2,7 miliarda. Mamy już ugodę Binance z Departamentem Sprawiedliwości, CFTC, a teraz pozostaje jeszcze stary, dobry Gary, czyli SEC. Dalej. Rok temu Charles Hoskinson, założyciel Cardano, na propozycję partnerstwa z XRP powiedział tak: XRP nie ma żadnej wartości partnerskiej ani technicznej. Społeczność jest toksyczna i godna politowania. Wczoraj, zapytany, czy podtrzymuje zdanie, napisał po prostu tak. Pozdrawiam XRP armię. Nie no, beka, sprostowanie. Charlesowi nie chodzi o to, że XRP jest beznadziejne, tylko że Cardano i XRP różnią się technologicznie. Mają inne cele i łączenie tych projektów po prostu nie ma sensu. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Subskrybuj, lajkuj. Nara. Hopie, co ty masz w tym słoiku? Charyzma, hopie, charyzma.